Gość poranka dwójki. A jest nim Karol Kalinowski z Instytutu Pileckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Kierownik zespołu, który zajmuje się portalem zapisy terroru. Instytut Pileckiego niegdyś używaliśmy i trudno się rozstać jeszcze z tą pełną, obszerniejszą nieco nazwą Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami. Zajmuje się między innymi digitalizacją Dokumentów i opracowaniem, jak wiele y, materiałów y, na portalu Zapisy Terroru dotyczy powstania warszawskiego? Teraz ta nazwa naszej instytucji też jest y, dość długa, bo to naprawdę jest Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, ale w skrócie mówimy Instytut, Instytut Pileckiego. Pileckiego. Y, Jednym z zadań Instytutu Pileckiego, którego misja polega na upamiętnianiu, dokumentowaniu, opowiadaniu o polskiej historii XX wieku, ze szczególnym e, naciskiem na losy Polaków w czasie II wojny światowej jest prowadzenie portalu internetowego Zapisy Terroru, dostępnego pod adresem www.zapisyterroru.pl. Znajduje się tam prawie 6000 relacji, e, świadków i ofiar. E, e, Systemów totalitarnych, niemieckiego nazizmu, sowieckiego komunizmu, są to świadectwa Polaków albo obywateli polskich, którzy właśnie doświadczyli tego cierpienia w czasach II wojny światowej. Z tych 6000, prawie relacji. Prawie tysiąc dotyczy powstania warszawskiego, którego dziś mamy 75. rocznicę wybuchu. Przed trzema kwadransami w naszym gości w studiu gościł Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Centrum przeprowadziło badania. Na ich podstawie z, z nich wynika, że z internetu wiedzę na temat Powstania Warszawskiego czerpie 6% badanych, czyli stosunkowo niewiele, zaskakująco niewiele, tyle samo co z książek, a przecież dostęp jest o wiele, o wiele. Większy, natychmiastowy, w każdym momencie wystarczy sięgnąć po urządzenie mobilne, i pomyślałem sobie, że o ile cały czas jest jeszcze do wykonania przed nami wszystkimi, także przed mediami, przed nauczycielami, praca nad tym, by wzrastała ta powszechna świadomość dotycząca tego, czym było powstanie warszawskie, jak przebiegało, jakie, było, jakie były jego przyczyny i znaczenie, to to, co Państwo prezentują, jest już dla. Nieco bardziej w cudzysłowie zaawansowanych, tych, którzy chcą poznać często bardzo drobiazgowe relacje dotyczące takich wydarzeń jak pacyfikacja Mokotowa. My chcielibyśmy, żeby nasz portal docierał do jak najszerszego grona odbiorców. On jest adresowany nie tylko do historyków jako miejsce, gdzie publikujemy źródła historyczne, ale także do ludzi kultury, ludzi nauki, których można zainteresować tymi historiami, bo to są bardzo wzruszające często i bardzo też czasami nawet przerażające historie ludzi, którzy tak jakby przeżyli własną śmierć w czasie rzezi woli czy różnych pacyfikacji w czasie Powstania Warszawskiego, ale staramy się także docierać do, do zwykłych ludzi, bo dzięki temu, że te świadectwa są opracowane, są tam wyszukiwarki, są systemy metadanych. Czyli takich tagów, które mówią, kto był sprawcą, kto był ofiarą, gdzie działy się wydarzenia, to dzięki tym wszystkim narzędziom możemy łatwo surfować po tym morzu źródeł i wyszukać, na przykład, co działo się na naszej ulicy 75 lat temu, czy w miejscu, gdzie pracujemy. Możemy także poszukać własnych historii rodzinnych i historii bliskich, na przykład zobaczyć, czy dziadek czy babcia nie składały po wojnie takiego świadectwa, które dzisiaj udostępniamy na naszym portalu. Ten portal jeszcze cechuje się tym, że tłumaczymy te zeznania na język angielski i prowadzimy go dwujęzycznie i staramy się dotrzeć także, wprowadzić te w polskie świadectwa do obiegu międzynarodowego. Jeszcze chciałbym w zasadzie podkreślić dwie rzeczy, że z jednej strony są to świadectwa osobiste. Właśnie jakiego, jakiego rodzaju? Bo y, y, można odnaleźć zarówno y, 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 takie spisane, chyba w postaci jakichś wspomnień, może i listów, ale i takie bardziej oficjalne. Tak, generalnie są to oficjalne świadectwa zeznania sądowe. Zbierała je po wojnie w latach 40. W latach 50. główna komisja badania zbrodni niemieckich. Był to taki twór powołany przez PRL który miał za zadanie zbierać zeznania ludzi, które miały potem służyć do ewentualnych procesów z różnych zbrodniarzy niemieckich. Część takich procesów się odbyła, na przykład taki proces był komendanta obozu Auschwitz, Hessa, tak i go skazano na podstawie zeznań świadków właśnie, a ci świadkowie złożyli te swoje zeznania przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich. Później te akta przeszły do ipn ale były tak jakby zakopane w archiwaliach i dopiero gdy powstał ośrodek badań nad totalitaryzmami, a dziś Instytut Pileckiego jest jego następcą, to my wydobyliśmy. My te akta opracowujemy i właśnie upowszechniamy je w internecie. Więc są to świadectwa, yy, właśnie poszczególnych osobistych ludzi z ich doznaniami, ich cierpieniem w czasie II wojny światowej. Chciałbym podkreślić, że to, te, to, co się wyróżnia, tym, te świadectwa, to jest to, że są to świadectwa ludności cywilnej. Więc jeśli mówimy na przykład o czasach teraz powstania warszawskiego, no to to nie są świadectwa, powiedzmy, żołnierzy, którzy walczyli na linii frontu powstańczego, tylko właśnie cywilów, którzy byli gdzieś za frontem albo znaleźli się w dzielnicach, które opanowali Niemcy. I właśnie na przykład mamy ponad 100 świadectw z rzeziwoli, na przykład mhm. ze słynną tą wandą Lurię, której udało się przeżyć egzekucję w fabryce Ursus. Więc to właśnie często makabryczne opowieści, że ktoś przeżył rozstrzelanie, komuś udało się gdzieś uciec. I jeszcze co chciałbym podkreślić, a wydaje nam się ważne, gdy opracowujemy ten portal, to jest to, że dzięki temu, dzięki tym świadectwom tak jakby przemawiamy językiem polskich źródeł. Mhm. Czasami okupacje przez wiele lat opisywano na podstawie źródeł niemieckich, na podstawie źródeł wytworzonych przez aparat terroru, załóżmy przez gestapo, a pokazanie i wydobycie tych świadectw jest właśnie szansą na pokazanie tak jakby też polskiej perspektywy, perspektywy ludności cywilnej, jak ona starała się przeżyć, a zrazem jak cierpiała w czasie II wojny światowej. A czy wsłuchanie się czy w czytanie w, we wspomnienia w opisy wydarzeń, ale i co pan podkreślił emocji e, świadków, czyli tej ludności cywilnej e, zmienia e, sposób patrzenia na powstanie warszawskie? Wypowiem się może o sobie właśnie, gdy zaczęliśmy nad tym pracować, gdyby zacząłem poznawać te akty, no to w moim myśleniu dużo się zmieniło, bo wcześniej tak jakby tego cierpienia ludności cywilnej nie miałem tak mocno w głowie. Raczej powstanie kojarzyło mi się właśnie bardziej z heroizmem walczących tam żołnierzy z tą 63-dniową walką w ciężkich warunkach. Często w stanie. z bez tym przekonaniem, że, że tak. za trzy dni uda nam się zdobyć stolicę, to tak, tworzymy na miasta wolności. Tak. Zresztą te, takie pospolite mm. także się na, na ułamek chwil tworzyły, tak, to natomiast. prawda, ale właśnie właśnie z tym heroizmem mi się kojarzyło, z tym bohaterstwem, z tą erupcją wolności, prawda? A tymczasem w Warszawie mieszkało wtedy, zdaje się, ponad pół miliona ludzi. Prawie 200 tysięcy cywilów zginęło, wielu właśnie doświadczyło różnego cierpienia, bo w tych zeznaniach nie są, powiedzmy, przedstawione tylko egzekucje, ale widzimy także inne rodzaje zbrodni. Deportacje, gwałty, niszczenie mienia, grabieże, niszczenie zabytków polskiej kultury. O tym wszystkim ci ludzie mówią właśnie w swoich relacjach i właśnie myślę, że to daje nam taki pełniejszy obraz tego, co tutaj się działo. I też pełniejszy obraz tego, czym było bohaterstwo i jak można je rozumieć po, po latach. Nie? Tak, że to bohaterstwo często jest właśnie w wielu nie jest to tylko walka z bronią, ale także na przykład e, walka matki o to, żeby jej dziecko przeżyło. Na przykład jak ta wspomniana Wandalurię, która e, została zagoniona do Niemców na miejsce egzekucji z trójką dzieci, e, te, trójka dzieci została zabitych, ale ona była w ciąży, miała czwarte dziecko e, i też została ranna w czasie tej egzekucji, ale po, już tak jakby straci, powoli traciła z, 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 chęć życia, nie miało też jej kto pomóc, ale poczuła, że to dziecko, które jest w niej, jeszcze żyje, że jeszcze się rusza, i zdobyła się na odwagę i tak jakby potrafiła wyjść spod tej masy trupów i przeżyć. No i to dziecko dwa tygodnie później, w połowie sierpnia, się urodziło, i potem obojgu udało im się przeżyć wojnę. Powracam co roku w tych dniach przełomu lipca i sierpnia do znakomitego eseju Jarosława Marka Rymkiewicza Kinderstenen. Opowieść o. No, między innymi masakrze z 13 sierpnia, to jest ten wybuch tankietki, no, czołgu. Ułapki, tak. No właśnie. I, I ten esej uświadomił mi coś bardzo istotnego, na co zwraca uwagę Jarosław Marek Rymkiewicz. Niby wszystko wydaje się jasne, spisane. Mamy mnóstwo dokumentów, ale wspomnienia są często bardzo indywidualne i nierzadko sprzeczne i można powiedzieć było tyle powstań warszawskich, ile perspektyw i ile wspomnień ich poszczególnych bohaterów. Tak, dzięki takim relacjom można powiedzieć, że to jest żywa historia, właśnie widziana tak jakby z każdego okna tej ulicy, powiedzmy, gdzie wybuchł ten czołg, z każdego załuka, z różnych perspektyw. Także chciałbym podkreślić, że wśród tysiąca tych relacji znajdują się relacje tak jakby z całej Warszawy. Tam jest, są relacje o rzezi woli, są relacje o rzezi ochoty, są relacje z pacyfikacji szpitali na Starym Mieście, są relacje ze zbrodni w, tutaj na granicy Śródmieścia i Mokotowa, na ulicy obecnej Szucha, gdzie też rozstrzelano bardzo dużo ludzi w dawnym gmachu Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych. Są relacje nawet z takich miejsc, gdzie często nie zdajemy sobie sprawy, że był jakieś walki i potem zbrodnie po nich, jak na przykład Sadyba, prawda? Czy Praga, gdzie też przecież było powstanie kilkudniowe i szybko stłumione, ale, ale też Niemcy dokonali tam wielu zbrodni. Więc jest to pewna. Perspektywa bardzo szeroka i bardzo, myślę, dużo dająca osobom zainteresowanym wiedzą o Powstaniu Warszawskim. A tym ważniejsze, skoro mamy tyle relacji poszczególnych bohaterów, jest to, żeby spróbować dokonać jakiś syntez opisów, i takie opracowania także można znaleźć. Między innymi przejmujące z perspektywy naszej anteny, anteny, która zajmuje się kulturą. Artykuł Sławomira Kosima, Grabież i niszczenie dóbr kulturalnych Warszawy w 1944 roku. To też jeden z no, szalenie istotnych także w tej długiej perspektywie historycznej aspektów konsekwencji roku 44 i powstania warszawskiego. Chcieliśmy, żeby nasz portal był jak najciekawszy dla odbiorcy, żeby to po prostu nie było to tylko wyświetlające się zeznanie, czyli po prostu przepisany kawałek dokumentu, gdzie ktoś opowiada swoją relację, ale chcieliśmy także żeby były różne pomoce, które lepiej pomogą nam zrozumieć historię. Dlatego na portalu dodajemy zdjęcia tych świadków. Jest taka interaktywna mapa, na której są zaznaczone miejsca, w których się działy zbrodnie, działy się te historyczne wydarzenia. Możemy tam kliknąć i zobaczyć jak była to gęsta tak jakby sieć terroru. Do zeznań także do tego systemu tagów, które opisują relacje dodajemy także opracowania historyków. To są takie krótkie kilkustronicowe, kilkustronicowe w sensie stron Worda. Opracowania popularno-naukowe, które pomagają nam lepiej zrozumieć, czym była rzeź woli, co to było komando palące trupy, jakie były straty, jak wyglądała pacyfikacja mokotowa, etc., etc. Żeby, żeby to wszystko właśnie pomagało użytkownikowi w lepszym rozumieniu historii. I także na naszym portalu, jak gdyby wspomniał Pan o stratach kultury, znajdują się bardzo przejmujące zeznania, np. dyrektora e, ówczesnego. Mm, Przedwojennego Muzeum Narodowego Stanisława Lorenca, albo Jana tak Zach... też dokonał ogromnego wysiłku. żeby, żeby ratować polskie kultury. Można. Albo Jana Zachwatowicza, architekta, który przecież po wojnie odbudowywał stare miasto Katedrę Świętego Jana. I właśnie także w tych relacjach, które są na naszym portalu. Oni opowiadają o nie tylko właśnie o tych stratach zadanych w czasie powstania, w czasie całej wojny, czy także zwłaszcza po powstaniu, gdy było te planowane burzenie Warszawy, ale także o wielkim wysiłku ludzi polskiej nauki. Ludzi polskiej kultury, czy po prostu zwykłych Polaków, żeby e, ratować ten cenny dorobek, który znajduje się w stolicy naszego kraju. Karol Kalinowski, szef zespołu do spraw zapisów terroru, czyli portalu Instytutu Pileckiego, był gościem Poranka Dwójki. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Zachęcamy do czerpania wiedzy. Jeszcze raz może przypomnijmy ten adres? www.zapisyterroru.pl A wiele informacji, wspomnień także multimedialnych dotyczących Powstania Warszawskiego na portalu Polskiego Radia, tam odnajdą Państwo serwis specjalny. 9:29